swoje 40. urodziny obchodzi Instytut Muzyki Wydziału Sztuki. Najważniejszym wydarzeniem jubileuszu był koncert absolwentów, studentów i pracowników Instytutu, który odbył się w Filharmonii. Jubileusz świętowano przez cały rok. Co miesiąc organizowano koncert w Miejskim Ośrodku Kultury. Dyrektor Instytutu Muzyki jest dumny z rozwoju naukowego swojej jednostki. Szczególnie satysfakcjonujący jest stan kadry. 10 samodzielnych pracowników, w tym 5 profesorów tytularnych i 11 adiunktów. Uważam, że jeżeli chodzi o instytut, to jest potęga w tej chwili i niektóre wydziały, akademie muzyczne z Polski zazdroszczą nam takiej kadry. Oprócz tego czynna działalność artystyczna wszystkich pracowników z instytutu, bo to są także czynni, aktywni działający muzycy i to zarówno instrumentaliści, jak i dyrygenci, chóralni. Początki działalności Instytutu wspominali uczestnicy konferencji. Wielka radość zapanowała, kiedy kierunek wychowania muzyczne otrzymał swoją pierwszą siedzibę właśnie przy Placu Jedności Słowiańskiej 2 i wtedy z wielką ochotą przenosiliśmy wszystko, co było nasze i nie nasze, prawda, żeby wzbogacić ten nasz zakład. Prawda? To dotyczyło ławek, tablic, pianin, prawda, też. Muszę powiedzieć, że jestem w szoku. W rozumieniu pozytywnym. No, takiego rozwoju się nie spodziewałem. Władze Instytutu, pomimo wielu sukcesów, widzą ciągłą potrzebę rozwoju. Nasz kierunek jest nieduży. My na studia przyjmujemy w granicach 30 osób każdego roku i obawiamy się, że tych osób może być coraz mniej. W związku z tym musimy rozszerzyć ofertę kształcenia. Myślimy tutaj o specjalnościach, może o nowym kierunku, ale to...